naszego kandydata na prezydenta, pana Marka Rutkowskiego. Szanowni Państwo, szanowni mieszkańcy Ciechanowa, decyzją Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości pan Marek Rutkowski jest kandydatem na prezydenta miasta Ciechanowa. Dotąd pracował jako przewodniczący oświaty w komisji w Klubie Prawa i Sprawiedliwości w mieście. Dał się poznać jako rzetelny, uczciwy, zarówno radny, jak i też osoba współpracująca w Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nauczycielem też w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Ciechanowie. Myślę, że ma bardzo dobrą opinię, przynajmniej w mojej ocenie i ocenie nauczycieli, uczniów, z którymi miałam okazję rozmawiać. Jest to bardzo dobry kandydat. Potrzeba naszemu miastu takiego kandydata, który przedstawi właśnie taką dobrą jakość, przede wszystkim działania prorodzinne, jak też i myślę rozwój naszego miasta. Pan Marek Rutkowski zapewne przedstawi swój program wyborczy, no a ja cieszę się, że mamy takiego kandydata i jestem przekonana co do tego, że wygra te wybory wspólnie z radnymi z Klubów Prawa i Sprawiedliwości, będzie pracował dla dobra tego miasta. Bardzo dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie na naszą dzisiejszą konferencję. Witam również Panią Radną Rybacką, witam Radnego Jurka, który chciałbym tutaj oficjalnie ogłosić, będzie mnie wspomagał, wspierał w kampanii wyborczej, ponieważ pełni obowiązki szefa mojego sztabu. Myślę, że będzie nam się bardzo dobrze współpracowało, doskonale się rozumiemy. Jesteśmy nauczycielami, mamy podobne doświadczenia, podobne przekonania. Szanowni Państwo, warto zadać sobie pytanie, jaki sens ma kandydowanie, dlaczego kandyduje na urząd prezydenta Ciechanowa. Przede wszystkim dlatego, że mam lepszą wizję perspektywicznego rozwoju naszego miasta. Można powiedzieć, że piękne ulice, ładne place zabaw to szczyt naszych marzeń, ale to nieprawda. Tak naprawdę w rzeczywistości kluczem do godnego życia są praca i samodzielne mieszkanie. I na tych dwóch fundamentach, na których budowana jest rodzina, na których budowane jest szczęście rodziny, pomyślność każdego z nas, będę opierał moją kampanię. Dlatego też pierwsze hasło, pierwsze ważne zdanie. Praca, mieszkanie, rodzina to fundamenty sprzyjające warunkom godnego i bezpiecznego życia. Co w związku z tym? Mam pytanie, czy w Ciechanowie zbudowano nowe mieszkania komunalne? Czy w Ciechanowie zbudowano nowe mieszkania socjalne? Odpowiedź jest jedna. Nie. Czy Ciechanów zaangażował się w wielką szansę dla młodych ludzi, którzy nie mają mieszkań, którzy muszą mieszkać z rodzicami, jeździć się w jednym domu? Sam mam takich znajomych, wielu. Takiej szansy Ciechanów nie stworzy. Moja kandydatura jest szansą na to, by ten program w Ciechanowie został zrealizowany. Szansą na to, by młodzi ludzie znaleźli tutaj miejsce dla siebie, nie szukali innych miastach swojej perspektywy. Ciechanów trzeba pamiętać, że Ciechanów ma wielki potencjał, który musimy wykorzystać. Kolejny fundament tego mojego programu to praca. W jaki sposób można pozyskać nowe miejsca pracy? Władze samorządowe nie mogą liczyć tylko na siebie. Muszą być wspierane przez programy rządowe. Rząd Prawa i Sprawiedliwości
ma taki program dla miast średnich, takich jak Ciechanów. Jest program, który wspiera przedsiębiorczych. Strategia zrównoważonego rozwoju, ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju i Przedsiębiorczości, to szansa na inwestycje publiczne i prywatne w naszym mieście. Czy młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, również w średnim wieku, mają szansę na to, by znaleźć w naszym mieście godną pracę? Myślę, że jest to często niemożliwe. Nasza wizja miasta zapewnia, że miejsca pracy powstaną dzięki wsparciu programu rządowego. Na to przede wszystkim liczymy. Ale Ciechanów i bezpieczne, godne życie w naszym mieście to nie tylko mieszkanie, to nie tylko godna praca, to również służba zdrowia. Zwróćcie Państwo uwagę, że ośrodki zdrowia nie są proporcjonalnie, równomiernie rozmieszczone w naszym mieście. Że nie ma nocnej pomocy stomatologicznej w naszym mieście. Nie ma też nocnej pomocy pediatrycznej w naszym mieście. Oczywiście tutaj również musimy liczyć na pomoc i wsparcie innych instytucji, między innymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli będzie determinacja, jeśli będzie wola ze strony władz miasta, z pewnością te cele będą osiągnięte. Ja w to głęboko wierzę, że to się uda. Że uda się stworzyć w naszym mieście godne miejsce do życia dla każdej rodziny.